Za szczepionki dziękujemy. Premier Morawiecki negocjuje z Pfizerem. Za szczepionki dziękujemy. Miliony niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 i w perspektywie dostawa nowych za 6 miliardów złotych. Rząd domaga się renegocjacji i umowy z Pfizerem, informuje w poniedziałek dziennik Gazeta Prawna. Jak podaje Gazeta, w tej sprawie Mateusz Morawiecki napisał do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Proponuje kilka rozwiązań, przesunięcie dostaw szczepionek lub rozłożenie ich na 10 lat. W grę wchodzi też zamiana na inne produkty medyczne tej samej firmy. Jak dowiedział się DGP, w ubiegłym tygodniu odbyło się już w tej sprawie jedno spotkanie. Udział w nim wzięli między innymi przedstawiciele komisji, firmy Pfizer oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. We wtorek ma się odbyć następne, pisze, DGP. Według dziennika sprawa jest pilna, bo jeszcze w tym roku zgodnie z podpisaną umową Polska ma otrzymać kolejne 67 milionów dawek. To więcej, niż zużyliśmy od samego początku akcji szczepień. Jak wynika bowiem z danych KPRM, w sumie wykorzystaliśmy dopiero 54 milionów dawek. 25 milionów, których nie udało się nikomu podać, leży w magazynach. I szybko ich nie opuści, bo liczba dziennych szczepień w Polsce nie przekracza ostatnio 10 tysięcy. Dostawa nowych szczepionek oznacza więc, że większość się zmarnuje. Stanie się tak nawet wtedy, gdy MZ zarekomenduje podawanie czwartej dawki. Tym bardziej, że na razie do szczepień typowanych mają być tylko osoby po 80 roku życia oraz te z obniżoną odpornością. Czytamy. Zdaniem Gazety nadwyżki szczepionek to nie tylko polski problem. Mają go również inne kraje Unii, które także domagają się renegocjacji umów. Z informacji DGP wynika, że w liście do Ursuli von der Leyen premier Morawiecki wskazuje, że w przypadku Polski jest to szczególnie uzasadnione, bo do naszego kraju trafiło najwięcej uciekinierów z Ukrainy. To my musimy im zapewnić leczenie. A to kosztuje, mówi informator Gazety. Z podanych przez DGP wyliczenie NFZ wynika, że miesięcznie na leczenie 1 miliona uchodźców potrzebujemy 200 milionów złotych. Jeśli Pfizer nie zgodzi się na zmianę umowy, za niechciane szczepionki będziemy musieli zapłacić kolejne 6 miliardów złotych, wyliczono.